Hej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Atomic Heart. I kochani, kontynuujemy, oczywiście. Rozumiem, że teraz zajczyliśmy... Nie, no nie pójdziemy tam, spokojnie. Dostęp przyznany. Zobaczmy, co my tu zbieraliśmy i ile tego zbieraliśmy. Jeżeli chodzi o biomateriały, to naprawdę mam tego multum. Mamy tego multum, ale brakuje nam cały czas metalowych części. Metalowych części i materiałów syntetycznych, których też mamy mało. Nadprzewodniki są tylko i wyłącznie z tych większych. Też trzeba zapamiętać. A to w ogóle jest neuromoduł. Oj, nie podoba ci mi się. No, no cóż. A jaka muzyczka się włączyła fajna. Czy my możemy coś ulepszyć? Nie możemy. Nie możemy. Komora recyrkulacji. Kondensator o dużej pojemności. Ja do strzelby na przykład mógłbym sobie moduł kartuszowy zainstalować. Mogę. To będzie ognisty. No to nie jest głupie. To nie jest głupie i myślę, że nawet sobie to zainstalujemy. Magazynek. Nie możemy sobie zwiększyć. Nie mamy poligon. Masz na mapie? Wow! Co tu się dzieje? Czyli co, mapa jest już dostępna? Aha, okej. Okay. Zbugowała się gra. Widzicie to? Widzicie? Takiego buga na pewno u nikogo jeszcze nie widzieliście. To jest pewne. Uff, dobra, odbugowało się przynajmniej. Proszę wybrać procedurę. Jeszcze raz. Teraz w ogóle się nie wczytało nic tutaj. Coś się pochrzeniło z tą grą. No, ma swoje bugi. Dostęp przyznany. Bronie na kartusze, kartusz ognisty. Podpala cel, zamraża cel, ewentualnie kartusz elektryczny. Dobra, ale myślę, że nie mamy tego jeszcze... Znaczy tak, prąd mamy, lodowy mamy, ognia nie mamy, więc dlatego myślę, że jak najbardziej do strzelby sobie to możemy zaaplikować. Ja sobie chciałem, że coś może ulepszyć. Lufa. Mamy podstawową, zwiększa odrzut. Czy nie, zwiększa obrażenia. Dopiero i wyłącznie na trzecim poziomie mamy zwiększa odrzut. Tutaj na poziomie pierwszym szybkostrzelność i celność. O, a ile to kosztuje? 19. Mamy ich nie wiadomo ile. Bo się coś popieprzyło. Popieprzyło się. Co to jest ten poligon? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Dobra, ale to tak. Większe obrażenie od żywioł. Ale tego nie możemy ulepszyć. Nie, możemy. Zmniejsza zużycie gniazda kartusza, czyli to są rzeczy, które się zużywają. Zmniejsza odrzut. Zwiększa celność. Myślę, że sobie to ulepszymy jeszcze. I zwiększa obrażenia też sobie ulepszymy. Uj, możemy jeszcze bardziej zwiększyć sobie, znaczy zmniejszyć odrzut. Nam tego brakuje niestety. Myślę, że sobie to jeszcze ulepszymy. Tylko strzelność. I poziom trzeci niestety jest już dla nas chyba... Tak, już nie jest dla nas niestety dostępny pod żadnym... Żadnym... Kurwa, no nie mówcie, że znów się zbugowało. Ja pierdzielę, no nie mówcie. Ja się coś wpierdzieli i to oporowo. 166 neuropolimerów, spoko. To my tam chcieliśmy ostatnio iść. Strumień nie, telekineza nie, odmrożenie czy szok? Szok chcieliśmy bardziej iść, to jest tak, 32. 32, 26. Jak chyba nas będzie stać na to. Zwiększymy sobie trochę tą elektryczność, bo myślę, że to się przyda. Pobliskiemu wrogowi. O, to też jest świetne.
75 niestety już nas nie stać, ale stać nas jeszcze na ulepszenie broni. Dodaję kolejne ogniwo do... O właśnie, kolejne ogniwo jest spoko. Kolejne ogniwo jest spoko. I potem sobie w pasibrucha jeszcze wskoczymy, będzie fajnie. No i git. Ulepszyliśmy sobie, tylko tak, jeszcze jest problem taki, że chciałbym jednak... Proszę wybrać procedurę. Boję to włączać, naprawdę. Boję się to włączać. Musimy trochę tych potek sobie odstawić. To też musimy jeszcze odstawić. I tej amunicji też nie mamy już za dużo. Tej amunicji nie mamy za dużo i to mnie bardzo martwi, ale dobra, to sobie zainstalujemy. To już chyba w inwentory dopiero. Nie? Już mamy. Co zatem wybieracie, Maj? Nie chciałem paszteta. Jezu, proszę, nie mówcie. Dobra, tabem da się zmienić na ulepszanie. Ulepszenie umiejętności. Procedurę. Naprawdę boję w tej chwili. Boję się w tej chwili cokolwiek tutaj robić. Broń na kartusze, moduł kartusza. No ale jak ja mam zamontować ten kartusz? O. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że to UI się naprawi wkrótce. No nie wiem. Nie, może muszę to wybrać? O, jest, dobra. Mamy kartusz zainstalowany. Wystarczyło trochę pogłówkować. Strasznie mi się podobają te wasze cholerne pojemniki. Nigdy wam się nie nudzi wsadzanie ich w różne rzeczy. Cóż, to tradycja. Tak, chyba powinniście przemyśleć te swoje tradycje. Jeśli zobaczę choć jeden pojemnik. Zapisywanie danych. No. Podoba ci się tu skarbie? Moim zdaniem zakład jest strasznie dołujący. Pewnie. A co? Jest tu gdzieś coś weselszego? Oczywiście, że tak, przystojniaku. Wszędzie, gdzie mogłabym związać tych odrażających, napalonych zboczeńców. Naprawdę masz nasrane we łbie. Skarbie? To ci z pędami wyrastającymi z głowy mają nasrane we łbie. Nie ja. Czyli nie podobało ci się tu, bo było za mało ludzi? Nigdy nie jest ich dość. Tak się nudzę. Jesteś powiewem świeżego powietrza, przystojniaku. Wchodź we mnie mocno i często. Ja pierdolę. Nie mogę, jak mi jej brakowało. Jak mi jej brakowało. Po prostu, no, ta postać zrobiona jest genialnie. Ja wiem, że to jest perwersyjne i tak dalej, ale ona jest zrobiona genialnie. Jeszcze jakby pluwa. Brakowało mi jej. Zrobimy sobie po jednym takim kadridżu. Żeby po prostu to mieć. Zobaczymy, może nam się to przyda. Ja wiem, że to zajmuje miejsce, no ale już. Ej, a czemu? A, bo tu się energia jeszcze nie naładowała. Okej. Okidoki. Serio? Nie miałeś po tym spiąć, buraku cukrowy. O, dzień dobry państwu. To trzeba wytestować. Miłe, 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 miłe. Dobra, szybko się zużywa to, więc zostawiamy sobie te katrycze na bossy. Ale z was to ja sobie powyciągam różne rzeczy. Wytestowałem, jestem szczęśliwy. Bardziej to ja na was mogłem to zrobić. Ale ja mam zeza. O kurde! O. Na razie, mo. Wiem, że to mocniejsze jest, ale niestety nie.
Wow. A czy na to jesteście odporne? Żeby was nie zepsuć. A jacy przyjaciele. Muszę zacząć tego używać również. No właśnie. To zamrażanie naprawdę jest średnie chyba. Nie wiem, chyba jednak tą grawitację zrobię. Prąd jest fajny. Ale to zamrażanie, no niestety, no. To, że zabiera nam surowce, to jest dramat. To jest dramat. Definitywnie. Tu mamy po lewo przejście i jedno po prawej. O właśnie. Pal się, gnoju. Nawet nie żałuję tego kadriża na ciebie. Ty jesteś posrany akurat pod tym względem. Tam mamy iść, więc idziemy w prawo. Standardowo. Nie, no tu nic nie ma. Przejście dookoła tylko i wyłącznie. Ale świństwo. Ale mnie wybajtowali. O, moje ulubione. O, jest moje ulubione. No właśnie, i tutaj nadal jest system geolokalizacji niedostępny. Przejść na otwartą przestrzeń, ale my jeszcze ani razu nie byliśmy na otwartej przestrzeni. Słyszałeś to? Słyszę wszystko to, co wy, majorze. I co o tym sądzisz? O, skwary! Cicho do cholery! Przed nami jest coś groźnego. I to mój pieprzony tekst. Istotnie. Niemniej może nam się przydać ten pojemnik pestycydu polimerowego. Czy my tu byliśmy? Ej, nie wydaje mi się, że my tu byliśmy. To jest po drugiej stronie, okej. Pracownia pestycydów, okej. Tu byliśmy? Tu chyba byliśmy? Wow! Tu nie byliśmy. Albo jestem ślepy. No korci to zwiedzanie, korci. Nie, no byliśmy tu. Dobra, byliśmy jednak, ale ciebie, paniczku, dałem... Kurde, chcę celować. Uspokój się, mein Führer. Tak wygląda z dystansu. Czas najwyższy zejść na dół. Tam nie przejdziemy. Dobra, czyli jedyna droga tak naprawdę, która nam została, to jest tutaj. I to jest ta teoretycznie główna droga. Tu będzie coś złego, jestem pewien. Pogrzało cię? To jakiś żart? Łatwo można go obudzić. Za 2 godziny, kiedy stężenie pestycydów spadnie poniżej krytycznego poziomu, obudzi się. Potrzebuję pojemnika z pestycydem. Jeden jest tam w środku. Musisz znaleźć ten z oznaczeniem PA-400. Wywalimy skurwiela w kosmos, a potem możesz sobie brać, co tylko zechcesz. Dobra, niech ci będzie. Ale czy pojemnik się nie zniszczy? Kurwa! Pompa! Barszcz trzeba nieustannie spryskiwać. Prawie nam się skończył PA-400. Musisz znaleźć ten pojemnik z polimerem. I to już!
Tak, jasne, pojemnik. Może byś mi tak chociaż powiedział, jak wygląda. To żółty, taki jakby walec. Znajdź ten żółty pojemnik, ale albo to będziemy ogromne. W dupie. Bokiego mieliby coś takiego robić? Był to nieoczekiwany rezultat śmiałego eksperymentu naukowego. Te jajo głowi i te wasze pierdolone śmiałe eksperymenty. No wielkie to wielkie. Dziadostwo. Gdzie mam znaleźć ten żółty pojemnik? To pojemnik z polimerem, majorze. Zawsze są żółte. Nie powinno być go trudno znaleźć. Proszę wybrać procedurę. Ciebie nie lubię. Z naszą lady. To ja się mogę tam pobawić, pogadać, a nie z tobą. Co to jest? Co to robi? To jest tu. Rozumiem, że to jest... Aha. Dobra, z tym na razie... O, to było. W tym razie nic nie zrobimy chyba. Musimy chyba odblokować ten pojemniczek tam. Pis numer 1, 16 kwietnia. Mutacje. Pimpek siad, zły pies! Co ja mówiłem? A, mutacje wywołane przez polimer postępują. Po miesiącu obserwacji osobnika CP388, kryptonim Barszcz, zauważyłem u niego niecodzienne zachowanie. Roślina odżywia się poprzez endocytozę i wypracowała sposób na ustalenie, skąd otrzyma mieszankę składników odżywczych, dzięki czemu wyciąga w tym kierunku łodygę. Kochanie, co na obiad? Czyli to jest mądry barszcz? Mądry barszcz. No popatrzcie, smart barszcz. Jest tego więcej gówna, nie? Jakże myślał. Nic więcej? Tu skrzynka. Zamknij gębę, Boże, ile można. Ty jesteś irytujący, już wolałem, jak tu w ogóle nie było nikogo w sumie. I skrzydełka ma, wow. Dobra, teraz pytanie, jak to odblokować, chyba że to tamto gdzieś jest. To raczej nie. Tam wejścia chyba nie było do środka. No. Proszę uwan. Wszystkie. Ej, co tam był? Nie widziałem tego. Ej. Gro. Jak to my się nie będziemy bawić? Ktoś jest, to chyba żywy. Proszę, pomóżcie mi. Musicie zasadzić we mnie nasiona. Przepraszam, co muszę? Wiem, że nie żyję. Nie chcę być bezużytecznym trupem. Moje zwłoki mogą posłużyć roślinom. Razem z kolegami pozostawimy w ten sposób po sobie ślad. Pracowaliśmy dla dobra Związku Radzieckiego. Pewnie was skremują. Zbyt wiele tu zwłok. Skremują? Nie pomyślałam o tym. Co za marnotrawstwo. Mogłam dać początek nowemu życiu. To jest... powalone. Tyle wysiłku włożyliśmy w stworzenie nowych gatunków. To będzie moje pożegnanie z nimi. Nie będę mieć do was żalu, jeśli o to mówicie, ale... Ale... W tym zdecydowanie nie mogę pomóc. W porządku. Postarajcie się nie zginąć. To nie dzieje się naprawdę. Czuję się jak na ostrym haju. No i właśnie tego się chciałem cofnąć. Dobra, teraz prosta droga.
nieprosta, bo jednak skrzynka. Rilo i jego zboczenie. Jezu, ale on w locie ma problemy, naprawdę. Tam się nie da? Tam się musi dać. No nie wierzę w to, że tam się nie da. No bez jaj. Jest różnica, z której strony... Naprawdę... Komedia. Poziom pestycydu obniżony do 10%. Hej, Charles. To chujowo, prawda? Kiedy tylko barszcz przestanie być opryskiwany nawozem, obudzi się. I rozpieprzy tu wszystko w koło. Włącznie z nami. Rozumiem, że my jednak mamy się spieszyć. Dobra, tu jest kolejny grynko. Już go nie ma. No ale wszystko znika. No to jest bolesne. To jest dla mnie bolesne. Serduszko mnie boli, jak to się dzieje. Ja nie wiem. Po co mi to było? Po co chciałem brać to zamrażanie? Kurde. Dobrze. Co my tu mamy? Pimpek! Jesteś tu? Świetnie. Wpis numer 3, 10 maja. Barszcz urósł do niespotykanych rozmiarów i z dnia na dzień staje się jeszcze większy. Jego zachowanie staje się agresywne. Łodygi przypominają teraz pnącza i mogę w pełni potwierdzić, że roślina rozwinęła coś w rodzaju wzroku i umiejętności śledzenia pokarmu. Gdzie się podział ten cholerny pies? Pimpek! Pimpek! Do nogi! Coś mi się wydaje, że Pimpka niedługo zje ta roślinka. No ale ja nie byłbym sobą, jakbym sobie odpuścił. To tym razem jesz, Pimpek, się tym, co słuchaliśmy? Wpis numer 1, 16 kwietnia. Mutacje. Pimpek siadł! Zły pies! Co ja mówiłem? Mutacje wywołane przez polimer postępują. Po miesiącu obserwacji osobnika CP388, kryptonim Barszcz, zauważyłem u niego niecodzienne zachowanie. Teraz dwójka powinna być. Wpis numer 2, 19 kwietnia. Badam cząstki barszczu pod mikroskopem. Pimpek! Zauważyłem, że geny śluzowców stały się dominujące. Endocytoza została, cholera, ograniczona. To, no cóż, to wyjaśnia sposób, w jaki roślina się odżywia. Na przykład chwytając pokarm łodygami. Chwileczkę. Pimpek, co ty jesz tym razem? Zostaw! Zły pies! Wracając do tematu. Później do tego wrócę. Gdzie się podział ten pies? My tego słuchaliśmy? Dobrze. Co my tu mamy? Pimpek! Jesteś tu? Świetnie. Wpis numer 3, 10 maja. Barszcz urósł do niespotykanych rozmiarów. Tak, słuchaliśmy to. Dobra. I teraz tak. Przejście jest, widzę, z jednej strony tutaj. Ale dostać się tu można... W ten sposób, okej. Opa! No boli mnie to! To jest taka fajna umiejka. Naprawdę, ja bym z tego chęcią korzystał. No ale co z tego, jak nie da się, bo tracimy. Tracimy non-stop rzeczy. Dobra, da się to jeszcze przyciągnąć? Da się. Tu jest Max, rozumiem. Co my z tym możemy tu zrobić? Podwieszone platformy elektromagnetyczne, wszędzie panele sterowania. Niezły tu mają sprzęt. Co za pojeb to wszystko wymyślił?
Pogubiłem się. Jest ten żółty pojemnik, którego szukamy? Jaja sobie robisz? Gdzieś tu powinien być mniejszy. Mam kurwa nadzieję. Tu nie ma nic innego. Dobra, olać. Zabierzemy cały jebany zbiornik. Powinno wystarczyć na rozpieprzenie tego cyrku. Rzeczy same. Tylko tak, teraz pytanie, jak my tam się musimy w ogóle dostać? Bo naprawdę widzę, że tu jest jakaś zagadka z ustawieniem tych platform. No ja się chyba zawiesiłem. O. Dobra, save za nick. Zapisywanie danych. No to działamy. To teraz jest jakaś niemowa. No tu się ewidentnie coś popieprzyło. Skrypt UI się rozpierdzielił. Dobra, skrócik mamy już otwarty, pięknie, ładnie. Teraz zajmijmy się zagadką. Jaka to zagadka? Dwie kulki i armatka. To możemy przenieść. Telekineza. Aby użyć zdolności telek, aby przesunąć platformę, uwaga, nie możesz poruszać platformami, na których stoisz. Dobrze wiedzieć. Wiem, że możemy się dostać dzięki temu w tamtą stronę. O. Dobra. Starczy. Teraz powinniśmy się też dostać tu. Co? No dobra, przynajmniej o tyle dobrze. Odblokowaliśmy sobie przejście dzięki temu. On też ma jakieś problemy ze sobą psychiczne. Możemy przenieść w tą stronę, ale na razie i tak nam to jest niepotrzebne, bo musimy jakoś... Na razie... No właśnie, dostać się z tej strony. To robi to. Tu musimy przejść w ten sposób. Musimy przekręcić w takim razie. O, nie da się. Czemu to nie działa? Trochę tego nie rozumiem. No bo tutaj innej opcji nie ma. Przekręcić tego nie przekręcimy. Chyba, że jest jeszcze gdzieś jakaś konsolka, której nie widzę. Chyba, że to jest ta, ale nie, no to nie jest ta. To jest z tej strony, no i wtedy tu miałoby sens, jakby to powiedzieli z boku. Przenieśli w tą. Ale tutaj tego nie ma. O, chyba to widzę. Jednak nie. Jednak tego nie widzę. No i się pogubiłem. Bo jest to dla mnie trochę nielogiczne. Być może jest jakiś głębszy sens w tym. Ja go po prostu nie widzę. Tak też może być, nie mówię, że nie. Możemy również przejść tędy. Kolejny biedny drań. Wybrał niewłaściwą kryjówkę. Cicho! W pobliżu jest mutant, kto nas nie znajdzie. Powinniśmy być bezpieczni. Oj, światło zgasło. Tylko twoje światło zgasło, koleś. Na dobre. Czyli nie żyje. Muszę przyznać, że ta myśl przyszła mi do głowy. I słusznie. To nara. No to rozgadany. Charles, jeśli mnie zabiją, to też będę gadającym trupem? Będę leżeć w kącie i bełkotać w ledwo zrozumiałe brednie? Trudno powiedzieć. Z jednej strony nie masz pamięci neuropolimerowej, z drugiej zaś twoje ciało przeszło znaczną polimeryzację. Czyli tak czy nie? Za mało danych, by wyrokować. Można to sprawdzić tylko w jeden sposób. Chyba podziękuję. I ja również. Dobra. No właśnie, ale to nadal nie jest to, co myślę. Nie podoba mi się to, no bo teoretycznie powinniśmy to
tam obkręcić. U nas chyba jeszcze nie było, czy było? Kurde, nie wiem. No. W jaki sposób tego nie sprawdzę? No musimy coś wymyślić z tym. Co zrobić, żeby usunąć to gówno stąd? Nie wiem. Nie wiem, jak teraz nie pomyślę i się nie dowiem, to dopiero, kochani, wrócimy za chwilę, jak się dowiem. No nie mam pojęcia, naprawdę. Co tu można z tym zrobić? Chyba, że to nie jest od tego. To też może tak być. Może ja właśnie głupio robię, bo powinienem bardziej szukać przełącznika do przodu, do tyłu. Czekajcie, bo ja cię pogubiłem. Nadal nie działa. Czyli to nadal nie jest to. Tam też jest coś. Sprawdźmy to. Któryś może będzie właśnie tym przyciskiem do przodu, do tyłu, bo wątpię, żeby to było w inny sposób zrobione. To też nie jest to. To jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy. Czy to żyje? Czemu to żyje? No tutaj nie byliśmy. Tutaj nie byliśmy i nie wiem, w sumie wiem jak. Dobra, już wiem jak. Tędy musimy przejść z tej strony. O, to wymyślili sobie zagadkę. Kurde, z głupim pojemnikiem, no. Nagrywam to o godzinie 3 w nocy. Czyżby to był te... Ja pierdolę. Nie widziałem tego, naprawdę. Nie widziałem tego przełącznika. No i teraz wszystko się stało jasne. Dosłownie wszystko stało się jasne. Kurwa. Pyk. I teraz to już easy pójdzie. No, czyli nawet cięcia nie muszę robić, super. Naprawdę się bałem, że nie dojdę do tego. No widzicie, wystarczyło nie zauważyć jednego regułu. Musimy się pośpieszyć. A skwary próbuje. Dobra. Teraz tak, musimy i tak zejść tędy. I musimy przejść drugą stroną. O, właśnie tu. Tylko czy ja dam radę doskoczyć? Dałem radę doskoczyć, świetnie. Odskok w powietrzu, wiem o tym. Czemu ty mi jeszcze raz to pokazujesz? Do przodu. I tu nas chyba nie było. Tu nas nie było. Aj, dobra, nieważne. Chyba, że mogę to przesunąć w jakiś sposób, ale chyba nie. Nic nie ma? Nic nie ma. Nie drzyj japy. To sobie zbierzemy oczywiście. I teraz tak. W końcu możemy przejść tu, gdzie byliśmy. Dokładniej. Ale no właśnie. Na pewno tu? To było tego. A tu jest jeszcze jeden. No i wydaje mi się, że... Uf, doskoczyłem. Na szczęście doskoczyłem. A teraz już prosta droga.
O matko i córko. Do przodu. Tu musi być do przodu. Poziom pestycydu obniżony do 4%. Sytuacja jest krytyczna. Gdzie ten pacjent z pompą? Rzucił robotę czy co? No już jesteśmy blisko. Poziom pestycydu obniżony do 2%. Wszyscy zginiemy! Dla mnie spoko. Ty pierwszy. I został chyba ostatni już tylko i wyłącznie na górze. Wow. Ale ten pacjent mordę drze. Ruszaj. Co tak kurwa długo? Udław się pestycydami, skurwiel. Dobra, przerwa na fajkę. Znaleźliście pojemnik? Skończył się PA-400! Musimy szybko coś wykombinować, inaczej płonasz! Spokojnie, kolej, znalazłem. Spójrz tam, oto twój pojemnik. Wiesz, jak trudno go było tam wtarabanić? Kurwa, nie tak! To go nie zabije! Miałeś go wysadzić w powietrze! Cholera, to co teraz robimy? Obudził się! Trzeba podpalić polimer! Daj papierosa! Można podpalić polimer papierosem? Ten! Tak jest! Gień, kutasie! Kurwa, macie, odwaliło mu! Jest wściekły! Musimy uciekać zanim... Czekaj! Jakie on ma fajne oczka. No nie mówcie, że będzie walka z bossem w końcu. Kurwa, macie! O kurwa! Moja noga! Żyjesz, stary? Tak, udało się! Szlak sadzonki, wstawaj! Noga mi utknęła. Strzelaj do cholery! Jest tych za dużo! Szybko! Próbuję! Jak nas dorwał, to pora! Mógłbyś lepiej celować? Już prawie tu są! Wstawaj, wstawaj! Próbuję, próbuję! Kurwa! Nie, pomóż mi! Zdejmij to ze mnie! Trzymaj się, koleś! Nadchodzę! No, sadzonek trochę jest. O kurwa! Pieprzony pojemnik. Cóż, zawsze to coś. Mutował! Co ty nie powiesz? Ja pierdolę, to było powalone. Umiejętności, eksperymenty i wyjątkowe doświadczenie. Możesz zrestować umiejętności i na nowo przydzielić neuropolimer. Jeśli znudziły ci się stare umiejętności i chcesz poeksperymentować z czymś nowym, to nic nie kosztuje, więc śmiało. Świetnie. Czyli dostajemy za bronię. Ej! Naprawdę nie macie tu nic lepszego do roboty niż produkowanie wielkich morderczych krzaków? Droga do odkryć naukowych jest naszpikowana pułapkami. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Tak jak ja i Pietrow. Proszę wybrać procedurę. Wiecie co, trochę jestem zawiedziony, bo myślałem, że jednak będą jakieś te walki z bossami. Przynajmniej na razie ich tutaj niestety nie widać i obawiam się, że jednak może ich nie być. Więc no, jestem troszeczkę zawiedziony. Turlać się nie chcę. Szybszy czas. Na to nas nie stać, no dobra. Dają nam ataki laserem albo amunicja kasetowa ma większe pojemności magazynka, ale nie, ja chcę tego. Bierzemy sobie to. Nutka piękna. Dobra. Starczy. Lecimy dalej. Możemy tędy przejść? Możemy chyba. Pokój rekreacyjny, świetny. Zapisywanie danych. Co zatem wybieracie, majorze?
broń czy zdolność. Nic, bo ty nie jesteś naszą fajną maszyną. Tu coś jeszcze zostało. Zegarek. Tego chyba nie wyciągnę jednak. Tam jest zegarek, ej, to jest aż dziwne, bo my tędy nie wchodziliśmy w ogóle. No nie wyciągnę go niestety chyba. Kurde. Zbugowany? Zbugowany niestety, no trudno. Szkoda. Okejż. 4 i 5 chyba będzie już niszczący. O fuck, dobra, was jest tu więcej. Coś jeszcze? Chyba już nic. No i teraz lutowanko. Jestem ciekaw, ile jeszcze tam gry zostało. Nadal gra nam nie wyjaśniła, do czego nam w ogóle jest mapa. Czy to jest w ogóle, no nie wiem, coś, co chcieli wprowadzić, ale nie wprowadzili? Tam widzę nowa. Ej, no zrobiłem unik. Już mam mało HP. Ulecz się. Tak, iż. Powalczymy trochę bronią do walki wręcz. Ale ja coś jeszcze sprawdzę. Bardzo mnie to ciekawi. Tu widziałem moba. Chyba moba. No tak, jest gdzieś tam, ale może coś tu na górze. Nie, na górze nic nie ma. Nic, a nic nie ma. Dobra. Zmarnowałem trochę czasu, no ale cóż. Jestem przynajmniej pewny, że tu już nic nie ma. Tam również nic nie ma. Nic nie ma. Powyrastowały chyba nowe krzaczki. O Jezu, nie chciałem tej broni. Duży mutant! Dobra, jest pierwszy boss. Ale taki nie za duży. 2, 3. Mało am... Pak. Nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić, nic a nic. To cud, że ja to przeżyłem, naprawdę, cud. Cud, że ja to przeżyłem, nie wiem czemu ja mu tyle HP w jednej chwili zabrałem, ale okej. Nie wiem co tu się stało, ale się stało i przeżyłem. Ten boss to tak 2 na 10 bym powiedział. Boże. Jakieś palące się. No i fajno. Jakoś to nawet wyszło. Zonka chyba znikła nawet. Kabum. Ta zona. Widzę go. Zonka się żyje? Nie.
Powinienem kończyć przecinek. Ja go nie kończę, bo jeszcze próbuję przejść. Kolejna sezonka. Ej, ciebie mi nie wykryło? Jak to tak? Za oszustwa? Co to za oszustwa? Narka. Oj, tu jeszcze oczywiście trzeba zajść. Moi drodzy, tym oto pięknym widokiem dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart, bo jestem naprawdę mega ciekaw, co będzie dalej, aczkolwiek moje odczucia do tej gry troszeczkę się zmieniły. Zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. No i tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.